Dzień dobry. Zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń. Głosowanie do Rady Seniorów. Wojskowi z Ligonia złożyli ślubowanie. Śląskie debaty hematologiczne. Jesienne spotkania z folklorem. Wielkohajducka biesiada Andrzejkowa. Pewna wygrana Klireksu w derbach. Chorzowscy seniorzy wybrali swoją radę. 25 listopada miały miejsce wybory, w których mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Chorzowa, którzy ukończyli 60 rok życia. Komisję wyborczą utworzono w siedzibie Chorzowskiej Strefy Wolontariatu. Głosujący mogli wybierać spośród 25 kandydatów. Od samego rana jest bardzo duże zainteresowanie. Drzwi do lokalu wyborczego co chwilkę się otwierają. Chorzów jest bardzo przyjaznym miastem. Naprawdę, nigdy się nie zawiodłem. Seniorzy pokazali, że są bardzo aktywni i bardzo się cieszymy, że angażuje się też nasze miasto. Celem Rady będzie wspieranie i reprezentowanie potrzeb osób starszych poprzez ścisłą współpracę z władzami miasta, organizacjami i instytucjami. Radę stworzą przedstawiciele różnych środowisk zajmujących się sprawami seniorów. Wyniki wyborów mają być znane wkrótce, tak by pierwsze spotkanie Chorzowskiej Rady Seniorów mogło odbyć się jeszcze w tym roku. 25 listopada uczniowie klasy pierwszej mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Ligonia w Chorzowie złożyli uroczyste ślubowanie pod pomnikiem Powstańca Śląskiego. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych oraz rodzice pierwszaków. To jest bardzo ważny dzień dla społeczności szkolnej, a mnie szczególnie cieszy liczny udział rodziców i rodzin naszych uczniów, bo to świadczy o tym, że ta nasza społeczność składa się nie tylko z uczniów i nauczycieli, ale również rodziców. Uczniowie z klas mundurowych przygotowywani są do przyszłej służby w policji, straży miejskiej bądź wojsku. Nasi uczniowie biorą udział w wielu akcjach, m.in. niedawno 1 listopada pomagali w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Chorzowa i wszystkim, którzy odwiedzali śląskie nekropolie w naszym mieście. Pomagają w wielu akcjach, ale przede wszystkim się uczą, bo pierwsze ich zadanie to jest dobrze się uczyć i dobrze zaliczyć wszystkie przedmioty tak, żeby uzyskać świadectwo ukończenia kolejnej klasy i oczywiście świadectwo ukończenia liceum i również w domyśle bardzo dobre świadectwo maturalne. Klasy o profilu mundurowym cieszą się bardzo dużą popularnością. Już po raz piąty zorganizowano śląskie debaty hematologiczne, czyli spotkanie dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych dotyczące leczenia chorób hematologicznych. Co roku uczestników debat jest więcej, to co nas bardzo cieszy, nie wymaga to z naszej strony jakiegoś wysiłku, żeby ludzi zachęcić do przyjścia. Mamy ponad 400 uczestników w tym roku, w tamtym roku było 320 bodajże, także liczba rośnie. Liczymy, że będzie wzrastała w następnych latach, co też nas zachęca do kolejnych wysiłków, żeby też te tematy były coraz ciekawsze, coraz atrakcyjniejsze. W tym roku podejmujemy głównie tematy związane z postępem w wynikach leczenia, czyli z poprawą przeżycia u tych ludzi, co jest bardzo mocno widoczne. Mamy mnóstwo nowych leków, które są wprowadzane, czekamy na ich refundację niektórych, ale też jeżeli chodzi o diagnostykę tych chorób, też dużo się poprawia, dużo się zmienia, co ułatwia oczywiście też leczenie. Ja jestem pełna podziwu dla organizatorów, muszę przyznać. Współpracujemy razem z panem docentem Grosickim, który jest głównym organizatorem tych debat. Widzę ogromne zaangażowanie tych ludzi, ogromny wysiłek najpierw w zorganizowaniu tego typu debaty, ale też widzę możliwość wymiany najnowszych koncepcji na temat sposobu leczenia, prawda, zastosowania leków, tego co robić dalej, żeby było najbardziej skuteczne. Trwająca w tym roku od 27 do 28 listopada seria wykładów, szkoleń i debat w Chorzowskim Centrum Kultury zorganizowana została przez doktora habilitowanego nauk medycznych Sebastiana Grosickiego, doktora Henryka Potyrchę oraz Fundację Transplantacji Szpiku i Leczenia Chorób Krwi w Katowicach. Jesienne spotkania z folklorem to jedna ze sztandarowych imprez w Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie. Zespół Pieśni i Tańca Chorzów zaprosił na wirtualną podróż po regionach Polski 27 listopada. Pierwsza odsłona odbyła się w 2006 roku. Gospodarzem tego wydarzenia jest Zespół Pieśni i Tańca Chorzów i co roku zapraszane są do udziału zespoły folklorystyczne działające w całej Polsce. Zespoły folklorystyczne, jak również kapele ludowe. W tym roku przed chorzowską publicznością zaprezentowali się zespół folklorystyczny Raciborzanie, zespół taneczny mniejszości niemieckiej Łęszczok oraz gospodarz koncertu Zespół Pieśni i Tańca Chorzów. Byłam w podstawówce i przyszłam razem ze swoją klasą na występ i tak mi się to spodobało, że stwierdziłam, że ja też muszę spróbować.
A ja właśnie kilka lat temu też byłam na jesiennych spotkaniach i właśnie też stwierdziłam, że jest bardzo fajnie i że ja też chcę zrobić tak jak właśnie starsza grupa, jak oni robili. A ja wręcz przeciwnie, moja koleżanka mnie zaprosiła, byłem w niej zakochany i stwierdziłem, że przyjdę na tańce, żeby się jej przypodobać. Dziecięca Orkiestra Onkologiczna jak co roku zagrała w Chorzowskim Teatrze Rozrywki. Wraz z podopiecznymi dziecięcych ośrodków onkologicznych w Katowicach, Chorzowie i Zabrzu na scenie pojawili się Marika, Jarosław Boberek i zespół Karantuchil. Co roku orkiestrę wspomaga też chór reprezentujący inną grupę zawodową. Tym razem był to chór konstruktorów Jutra, składający się z pracowników Kopeksu i Mostostalu Zabrze. Fundacja robi to na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. To są nasi beneficjenci, nasi podopieczni razem z personelem medycznym, razem z biznesem, jeśli tak to można powiedzieć, ponieważ wszystkie projekty, które organizujemy właśnie, najczęściej organizujemy z tymi wszystkimi grupami plus instytucje i w moim odczuciu wtedy one mają najlepszą jakość, a jednocześnie też mają w sobie ogrom radości, ogrom spontaniczności, a na tym nam zależy. Ja mam za zadanie wywołać uśmiech u dzieci, zresztą jak my wszyscy. No i myślę, że się uda. Zawsze warto, jeżeli możemy komuś umilić czas, jeżeli możemy komuś smutny czas chociaż na chwilę zmienić na uśmiechnięty, no to w ogóle bezsprzecznie warto. Wielkohajducka biesiada Andrzejkowa odbyła się 28 listopada w Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie. Jak na imprezę Andrzejkową przystało, nie mogło zabraknąć lania wosku czy przepowiedni, a o dobrą zabawę zadbali m.in. kabaretowa grupa biesiadna czy Silesia Brass Quartet. Co roku nieodłączną częścią Andrzejkowej biesiady jest licytacja, z której dochód przeznaczony jest na prezenty dla chorzowskich dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Andrzejki, czyli wróżby, zabawa, tańce i właśnie ten akcent, który wprowadził Związek Górnośląski Koło Wielkiej Hajduki, czyli pomoc naszym dzieciom z naszej dzielnicy, najbardziej potrzebującym. Chcemy, żeby ludzie się bawili, ale również przed świętami tutaj ludzie przychodzą, dają jakiś prezent i my go licytujemy. I z tego szkoły mogą wytypować odpowiednią ilość uczniów i obdarujemy ich paczkami. Wielkohajducka biesiada Andrzejkowa organizowana jest przez Miejski Dom Kultury Batory oraz Związek Górnośląski Koło Wielkie Hajduki. Nie był to łatwy mecz. Myślę, że trochę nam szczęście nie dopisało w jakichś tam pewnych fazach tego meczu. Myślę, że grą nie zasłużyliśmy na ten rozmiar porażki. Nie wiem, czy na porażkę zasłużyliśmy, ale na rozmiar na pewno nie. Natomiast za głupotę zasłużyliśmy niektórych naszych zagrań i podejścia w obronie. Wiedzieliśmy, że ten mecz będzie bardzo ciężki. Zespół Kleresu u siebie jest bardzo dobry, szczególnie na tej specyficznej hali. To strzał im wpadało do bramki, także niestety, no i my nie pomogliśmy bramkarzowi, bramkarz nam nie pomógł dzisiaj i skończyło się jak się skończyło. Na tej hali każdy się musi spodziewać ostrej walki. Dzisiaj mieliśmy lepszą skuteczność, naprawdę fajnie zagraliśmy do przodu, no i jeśli jesteśmy skuteczni, skoncentrowani pod bramką, no to tak te mecze wyglądają. Zawsze mamy dużo sytuacji, a dzisiaj poszczelaliśmy. Przeciwnik na pewno zagrał też dobre spotkanie. Myśmy przede wszystkim to, czego brakowało w wcześniejszych spotkaniach, czyli wychodziliśmy perfekcyjnie z kontry. To ostatnie podanie w końcu były, że tak powiem, no idealne, dopieszczone i szalaliśmy po prostu te bramki. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Wspólny program kabaretu Hrabi i kabaretu Jurki Aktorem w Płot już 5 grudnia w Chorzowskim Centrum Kultury. Jak co roku polecamy Śląsko-Wilio w Skansenie 13 grudnia. Po raz 16 serdecznie zapraszamy miłośników szeroko pojętego rękodzieła na Jarmark Rzeczy Ładnych. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!